Punkt 2b. Konieczność przeciwstawienia się osobie, która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną policjantowi lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania. Policjanci zastosowali skróconą procedurę przed użyciem broni palnej, polegającą na okrzyku "policja" oraz oddaniu strzału ostrzegawczego, gdyż od procedury pełnej lub jej poszczególnych elementów, w szczególności od oddania strzału ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli ich zrealizowanie groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia policjanta lub innej osoby. Należy pamiętać, że w każdym przypadku użycia broni wdraża się procedurę po użyciu broni palnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z użycia broni palnej bez względu na skutek sporządza się notatkę oraz zapis w notatniku służbowym.